Witam was dzisiaj bardzo serdecznie. Dziś chciałbym zabrać was w podróż. Cofniemy się w czasie. Co wy na to? Podróż w czasie. Cofniemy się o całe 40 tysięcy lat wstecz do pewnej jaskini. Ale zanim to zrobimy, chciałbym wam przedstawić mojego pomocnika. Cześć dzieci! Mam na imię Uszatek, dlatego że mam długie uszy. Ale nie jestem misiem Uszatkiem. Nie jestem też słoniem, bo one też mają duże uszy. Nie, nie wyglądasz na słonia. Nie, w ogóle. A jestem zającem. I mam pewną tajemnicę. Ciekawe, co to za tajemnica? Otóż jestem cały biały. No dzięki ci. A po co chcesz się cofać w czasie? No jak to po co? Żeby przedstawić dzieciom historię pisma i książek. A te książki mają swoją historię? No oczywiście, Uszatku. I to bardzo, bardzo długą. To co? Chcesz ją poznać? Tak, pewnie mam coś zabrać ze sobą. Kanapki albo picie. Nie, myślę, że nie. Wystarczy, że będziesz towarzyszył nam, mi, znaczy się mi i dzieciom w tej naszej podróży. To co, dzieciaki, ruszamy? Chętnie. No to spójrzcie. Dawno, dawno temu w pewnej jaskini siedział sobie pewnie jaskiniowiec. I chyba się trochę nudził, tak mi się wydaje. Miał pełny brzuch, a jego dzieci pewnie grały na komputerach. A to wtedy były komputery? Żartowałem oczywiście. Nie było wtedy komputerów. Jak znam się, to pewnie gdzieś biegały przed jaskinią. Bawiły się może w chowanego albo w belka. O, ja się bawiłem w chowanego z dzikimi zwierzętami, jak byłem mały. Naprawdę? Ja. Bo belek to jest fantastyczna zabawa. No i podejrzewam, że żona jaskiniowca kazała mu tą jaskinię troszeczkę odnowić, bo pewnie tam jakiś mech, coś się bałagan i w ogóle się zrobiło. No i ten jaskiniowiec pewnie długo myślał, co by tu narysować. No i co narysował? To, co go otacza, to, co widział na co dzień. Czyli woły, bawoły, konie, jelenie. No i tak powstała pierwsza opowieść, pierwsza książka. To pewnie mój dziadek to namalował. Bo mu babcia pewnie kazała. Nie, Uszatku. Ani twój dziadek, ani mój dziadek, ani dziadek dziadka, ani dziadek dziadka dziadka, ani dziadek... No i tak dalej, i tak dalej. To było naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo dawno temu. Ale tu na ścianie to są przecież rysunki, a nie książka. No ale jak zobacz, nie można czytać? Zobacz, Czesiu, przyjrzyj się obrazkom. Zobacz, ona tu przedstawia jakiegoś jelenia, a tu spójrz. A tu mamy jakieś bawoły, woły, jeleń. To jest chyba scena polowania. Czyli to jest taka książka jakby obrazkowa. Przecież u nas w bibliotece też są przecież książki obrazkowe. Czyli mamy kawałek jaskini w bibliotece? Nie, Czesiu. To książki, w których nie ma po prostu literek. Są tylko obrazki. Dzieci opowiadają, co tam widzą. I tak po prostu czytają tą książkę. Często w bibliotece przecież też są wystawy prac dzieci. Ale poczekaj, są, prawda? Są, są. No, wiem. I co, i pewnie lubisz te... O, uwielbiam je oglądać, bo one zawsze są bardzo kolorowe i faktycznie przedstawiają różne historie. Zgadza się, tak jakbyś się na w jaskini, zgadza się. No i w ten sposób ludzie zaczęli przekazywać sobie informacje. Tak powstało pismo obrazkowe. Pokażę ci, jak ono wyglądało. Co ty na to? O, spójrz tutaj. Widzisz? Ktoś narysował głowę i to znaczyło głowa. A tu ktoś narysował nogę i to znaczyło... Jak myślisz co? Nogę! Noga, oczywiście. No mogło też znaczyć iść na przykład. A tu jest dłoń, no taka trochę chyba w pięć zwinięta ta dłoń. A tu jest jęczmień. Jęczmień to rodzaj zboża. No nawet wygląda jak trochę zboże, co? Chleb, no taki trochę trójkątny ten chleb. My znamy taki półokrągły. Ale woda, to zupełnie jak woda wygląda. A tu cień, zobacz, wstaje słoneczko. A jakbym narysował na przykład marchewkę? I zająca? To co to by znaczyło? Niech ja pomyślę, dzieciaki, może mi podpowiecie? Wiem! Pewnie głodnego królika! Tak! No, a wiesz, że do dzisiaj przetrwało pismo obrazkowe? No? A gdzie? Nigdzie nie widziałem namalowanych jeleni ani bawołów. Nigdzie. A wy, dzieci, może kojarzycie jakieś pismo obrazkowe? To pozwólcie, że wam pomogę. No spójrzcie, co my tu mamy. Emotikonki, prawda? Widzicie? Zgadza się? Używam ich na co dzień w telefonie. A tu obok co to jest? To są znaki drogowe.
z których korzystają wasi rodzice, aby bezpiecznie was dowieźć do domu, albo do przedszkola, albo do szkoły, albo na zajęcia. Zauważcie, że aby odczytać te znaki, szczególnie emotikonki, nie trzeba wcale umieć czytać, nie. Ani wcale nie trzeba umieć znać jakiś obcy język. Nie, bo, i Brazylijczyk to zrozumie, i Chińczyk, i Portugalczyk. Zając nawet. No tak, bo jak pokażecie komuś uśmiechniętą buźkę, to on będzie wiedział, że to jest uśmiechnięta buźka, że ktoś czuje się wesoło i radośnie. Zgadza się? Tak. No właśnie, to jest właśnie ta zaleta pisma obrazkowego. Jest on zrozumiały dla wszystkich i nie wiąże się ze znajomością obcego języka. A tak przy okazji, wiecie jak się nazywa takie pismo, które przedstawia emocje? Idee? Nie. Ideograficzne. Pismo ideograficzne. Ideograficzne. Brawo, Uszaku! Świetna robota! No widzisz. No dobra, a spójrz, co tu widzisz. Wow! Jakie ślaczki! Ja bym na pewno potrafił je namalować, dzieci pewnie też by potrafiły namalować. Przypuszczam, że tak, prawda dzieciaki? Nie, to jest pismo klinowe. Wymyślili je Sumerowie. A to pewnie oni, to jacyś kosmici są, to przylecieli i zaczęli robić magiczne sztuczki. Nie, to nie byli kosmici. To starożytny lud, który zamieszkiwał Mezopotamię. Hipopotamie! To tam hipopotamy mieszkają, a ja jak byłem w zoo z mamą, to widziałem hipopotama! Nie hipopotamie! Mezopotamie! Mezopotamie! Kraina w Azji, na Bliskim Wschodzie. Wiesz co, chyba Uszaku będzie najlepiej jak ci pokażę na mapie, co? Tak, tak. Dobra, to poczekaj. O, zobacz, tu jest Polska, tu jest Warszawa, a tu jest Mezopotamia. Daleko od nas, co? Daleko! I tam właśnie mieszkali ci Sumerowie. Dobra, wracajmy do naszych tabliczek. Co oznaczały te znaki? No właśnie, chciałem ci to wytłumaczyć. Oni, ci Sumerowie, uprościli pismo. Już każdy znak oznaczał sylabę. I tak powstało pismo sylabiczne. Tak jak słowo mama ma dwie sylaby, ma, prawda? Dom ma tylko jedną sylabę. Dla mnie to cały czas są znaczki. Ślaczki! Nie, tak naprawdę wyglądało pismo klinowe, które wymyślili Sumerowie i uprościli do syla. Naprawdę, wierz mi na słowo! Przecież ja tego nie wymyśliłem! A dzieci wtedy umiały pisać? Niech ja chodziły pomyślę. W ogóle do szkoły? Myślę, że niektóre mogły chodzić do szkoły, aby później zostać na przykład urzędnikami, bo na tych tabliczkach często są właśnie takie urzędnicze informacje. A to w takim razie w jaki sposób odrabiały pracę domową? Ciekawe pytanie. Myślę, że to mogło być ciężkie dla nich. Bo na przykład napisanie takiego wypracowania i zaniesienie go do szkoły wymagało nie lada tężyzny fizycznej. Od razu miały lekcję WF-u przy okazji. To ciężko musiało być, tak nieś. No, ciężka sprawa. Ciężka sprawa, masz rację. No, pamiętasz, mówiłem ci, że to są gliniane tabliczki, bo oni na tych glinianych tabliczkach to robili. Taka tabliczka trochę jednak waży, tak mi się wydaje. Więcej pewnie niż zwykła książka. A niż zając? No myślę, że tyle co zając. No może nawet więcej niż zając. No. A taki epos o Gilgameszu, najstarsza opowieść, liczyła sobie 12 tablic. To wyobraź sobie lektura, jakby ci ktoś zadał lekturę, jakbyś był Sumerem, to dopiero byś miał ciężką sprawę przeczytać 12 wielkich tablic. Albo jakbyś musiał zanieść pani od polskiego wypracowanie na trzech takich tablicach glinianych. No ciężko by było. Ciężko. Też mi się tak wydaje, że to by było ciężko. Ale na szczęście zdradzę ci pewien sekret. To już drugi. No dzisiaj już drugi, zgadza się. Dla nas, na szczęście dla nas oczywiście, w starożytnym Egipcie ci Egipcjanie korzystali znacznie, znacznie lżejszego materiału. Z papirusu. A ja znam papier. Tam codziennie rysuję coś dla mamy, dla taty, a czasami to nawet i dla babci, i dla dziadka. Nie papier, tylko papirus. Brzmi prawie tak samo, ale to nie to samo. Papirus to taka roślina, która porastała do rzeczy Nilu. A ja znam pewnego krokodyla, który mieszkał w Nilu i opowiadał mi czasami o Egipcie, o piramidach, bo on ze mną razem tutaj mieszka w bibliotece. Tak, tak, też go znam. Często mi pomaga obsługiwać czytelników. Siedzi tam razem ze mną. Też mi dużo opowiadał o Egipcie. Ale papirus był pozyskiwany z trzciny. Taka trawa. Z czego? Z
Trzcina. Powiedz trzcina. Trzcina. Brawo. Trzcina to taka trawa. No, łodygi tej rośliny krajano na cienkie paski, potem łączono o tak na krzyż, zobacz, tak, uklepywano. Dokładnie, takimś kamieniem czymś ciężkim, żeby one się ze sobą zlepiły. I tak powstało kawałek papirusu. Potem te kawałki ze sobą łączono i powstawał zwój. Zwój? Tak, dokładnie. No. Otóż, no oczywiście, oprócz tego papirusu i oprócz piramid i oprócz mumii. O nie, mumie nie, mumie się trochę boję. Nie, dobra, to o mumiach nie będziemy mówić. Oprócz tego, Egipcjanie wymyślili jeszcze hieroglify. No spójrz tutaj. O, zobacz, tu są hieroglify. O, wyglądają jak strony z komiksu albo jak jakiś rebus do rozwiązania. To też są literki? Zgadza się, tak. Każdy znak może oznaczać albo jakąś sylabę, bo oni też to robili, albo po prostu oznaczać jakąś rzecz, jakąś ideę. No, fantastyczna sprawa, wymyślić coś takiego. Mógł też oznaczać dźwięk na przykład, co dodali. No, a spójrz, tu jest kamień z Rosetty. O, ale wielki ten kamień, jak ładnie ozdobiony. No, ktoś się zgadza się, ktoś się musiał bardzo, bardzo napracować przy tym. Jakie to jest pismo? Chodzi ci pewnie o pismo demotyczne. O, ono jest tutaj. Spójrz, tam na górze są hieroglify, tu jest pismem demotycznym, a tu jest napisane Grekom. A co to znaczy to demotyczne? Pismo demotyczne to jest takie pismo pospieszne, pismo ludu. Tak jak dzisiaj na przykład mama albo tata robią listę na zakupy, prawda? To muszą szybko coś napisać, prawda? A nie tak ładnie, starannie, na przykład jak jakieś zaproszenie. I właśnie to takie uproszczone hieroglify. Czyli kiedyś jak szli do sklepu, to na kamieniu szybko pisali, co mają kupić? Możliwe. Mogło tak być. Mogło tak. No ale nie, no w końcu mieli papirus, to po co na szkoda tego papirusu? No właśnie. A może po prostu ćwiczyli pamięć? No, albo dzwonili do siebie w międzyczasie. Nie, no, nie, nie chyba nie, wtedy nie, jeszcze nie było telefonu. Głębia wysłali. O, możliwe. Co mam kupić, kochanie, prawda? No, bardzo dobry pomysł. W sumie, prawda? No dobra, ruszajmy dalej, bo to w końcu jest podróż w czasie. Ale już jesteśmy naprawdę dosyć blisko naszych czasów. Pospójrzcie. Aha! Może jeszcze coś wam powiem a propos tego kamienia z Rosetty, bo to jest dosyć istotne. No fajny kamień, fajny. Fajny, też mi się podoba. Tak jak mówiłem, na górze są hieroglify, tu jest pismo demotyczne, a tu jest napis Greko. Dzięki temu kamieniowi udało nam się rozszyfrować ten rebus tutaj. W 1700... Wiedziałem, że to rebus! No dokładnie! Kamień odkryto w 1799 roku, a 20 lat później pewien Francuz, dzięki temu, że tu był napis po grecku, rozszyfrował hieroglify i do dzisiaj możemy korzystać ze spuścizny i z tego, co tam stworzyli ci Egipcjanie. Fajnie! No, też mi się podoba. Dzięki, że mieliśmy takich fajnych naukowców. Kiedyś ci przy okazji powiem, jak udało się rozszyfrować pismo Sumerów. O, chętnie posłucham też. No, tam był taki jeden pan uczony, który zobaczył, że pewne słowa się powtarzają. Jednym z pierwszych słów, które odczytano, było moje imię. Jasne! No, naprawdę. Naprawdę. Dariusz, bo tak mam na imię. Jajusz? Dariusz! A, Dariusz, tak. No, taki król był wtedy. Czyli ja nie jestem królem, ja jestem bibliotekarzem, żeby nie było. No ale dobra, ruszajmy w podróż w czasie, bo przecież czas... Muszę pasy zapiąć! Dobra, uwaga, przyspieszamy troszeczkę. O, spójrzcie, początki alfabetu. Tak, tak, obok Egipcjan mieszkali Fenicjanie. A, wiem, to takie ptaki, co się rodziły z popiołu. Te ptaki to Feniksy akurat są. A my mówimy o Fenicjanach. To taki lud, który właśnie wymyślił alfabet. Oprócz alfabetu ponoć wymyślili jeszcze pieniądze. Też fajna sprawa, nie? Przydają się czasami. No, ale jakieś 1400 lat temu wymyślili pismo, w którym było tylko 22 znaki. Każdy znak to była spółgłoska. No spójrzcie, B, G, D, H, widzicie? C! No. To tak jeszcze nie wymyślili chyba, ale to później wymyślili ci, no ale to za chwilę, dobra? Dobra. No. I teraz każdy znak to jedna głoska, jeden dźwięk. Fenicjanie byli, oprócz tego, że wymyślili alfabet, pieniądze, byli też wspaniałymi żeglarzami. Pływali po Morzu Śródziemnomorskim i tam spotkali... Po całym morzu, a nawet troszeczkę dalej. Ponoć odkryli wyspy kanaryjskie, na które możemy dzisiaj latać i odpoczywać. O, no, musimy im to jakoś podziękować. Zabierzesz mnie? No kiedyś może na pewno. No,
Pojedziemy się opalać, pływać w oceanie. No, chętnie. Nie? Też bym chciał spróbować. Może być fajna zabawa. To musimy się kiedyś umówić. Dobra. Na taką podróż już nie w czasie, a po prostu geograficznie. Okay. No na pewno palcem po mapie. To ci mogę obiecać. No zobaczymy. No zobaczymy. No i oni na tym Morzu Śródziemnomorskim spotkali, wiecie kogo? Greków. I ci Grecy pożyczyli sobie od Fenicjan alfabet. Dodali, wiecie co? Samogłoski. A, E, spójrzcie. I od pierwszych liter, alfa i beta, powstał alfabet. No, W. Tak się... A ci Grecy oczywiście też byli wspaniałymi żeglarzami. No i spotkali Etrusków. Taki tajemniczy lud. Tajemniczy? No. Super, fajnie, lubię tajemnice. No, tajemniczy, bo niewiele o nich wiemy do dzisiaj. Do dzisiaj nie rozszyfrowano nawet ich pisma, tych Etrusków. Tak więc nie wiemy, co oni tam pisali, chociaż coś tam po nich pozostało. No, Etruskowie byli sąsiadami Rzymian. A ci pożyczyli im swoje literki. Znaczy, Etruskowie pożyczyli Rzymianom swoje literki. Ciekawe, czy oddali. No, nie sądzę. No, też mi się tak nie wydaje. No, ale nieważne. W każdym razie pożyczyli te literki i Rzymianie wymyślili krój liter, jaki znamy do dzisiaj. Spójrzcie! Widzisz? To ja znam. A on miałby się nazwać? No pewnie. No to alfabet. No to już. To już. A, B, C, D, K, S, T, Z i J. J? Na końcu, tak? Na końcu jest zawsze J. J jest na końcu? Tak. Dzieci, pomożemy Uszatkowi troszeczkę, bo chyba się pomylił. Co? To próbujemy? No to spróbujmy rozczytać te literki. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. J jest J, ale nie na końcu, w środku. K, L, M, N, O, P, Q. Trudna literka teraz dla mnie. H, R, S, T, U, V, W, X, Y. I na końcu jest, muszę cię rozczarować, Z. O nie! No, będziesz... O nie. No, Z ale jest na końcu. Wiesz co? Czegoś mi tutaj brakuje. Ciekawe czego. Ale masz rację, brakuje. Jak myślicie, czego brakuje? Dzieciaki, co? Oczywiście. Brakuje typowo polskich liter. Jako, że Rzymianie podbili znaczną część Europy. Obszar ten nazywał się Cesarstwem Rzymskim. Językiem, którym się posługiwali, była łacina. Cesarstwo Rzymskie niestety upadło, może stety, nie wiadomo. No, w każdym razie upadło, nie będziemy wnikać, ale pozostało, zachował się język, który spajał całą Europę. Był językiem uniwersalnym, łacina. Była takim językiem, jak dzisiaj jest angielski. Wypadało znać po prostu łacinę, żeby być człowiekiem mądrym, wykształconym. No, zające. No, zające, czy zające mogły znać? No, mogły. Mogły, wtedy mogły znać łacinę. Tak, podróżowały po świecie, to mogły znać łacinę, bo bez tego to raczej trudno byłoby podróżować. No i do dzisiaj takim językiem właśnie dzisiaj jest angielski, a wtedy była łacina. Wiele języków w Europie pochodzi od łaciny, na przykład włoski, hiszpański, francuski. Zajęczy nie wiem, czy podchodzi od... Też podchodzi od łaciny. A w języku polskim mamy bardzo dużo słów, które pochodzą od łaciny. Na przykład delektować się. Ja się uwielbiam delektować ja jedzeniem. No. Marchewką na przykład. No marchewka. Też lubię marchewkę. No. Ale nie będę ci podjadał, nie martw się. No, nie wiem. I w tych wszystkich językach, a szczególnie w polskim, występują dźwięki, które nie występowały na przykład w języku w łacinie. I tak w języku polskim mamy takie typowe dźwięki jak ę, ą, ły. Prawda? Sici. Prawda? A natomiast zupełnie nie korzystamy, właściwie prawie w ogóle nie korzystamy z czego? Z V, a ja z X, z Y korzystasz? A, cały czas. No właśnie. X, Y, Z. Aha. Natomiast te litery były bardzo ważne dla Rzymian. I tak każdy naród dodał swoje jakieś tam literki, żeby pomagać sobie w wymowie i w zapisie. Niemcy na przykład mają U-umlaut. Poważna sprawa. No, oni w ogóle są bardzo poważni. No. Poczekaj, a propos Rzymian, wiesz, że oni coś wynaleźli bardzo ważnego dla bibliotekarzy i dla czytelników? Domyślam się. No co na pewno biblioteki.
No, wiesz co, tego akurat znali już Sumerowie. Pamiętasz, ten lud, co zamieszkał nie Hipopotamię, tylko Mezopotamię. Tak, tak, pamiętam. No, jeden z najstarszych bibliotek mają nawet 9000 lat. Wow! Nie? 9000! No dzięki temu właśnie, że zapisywano na glinianych tabliczkach, przetrwały do nas, bo taka gliniana tabliczka nie ulegała pożarowi. No i dzięki temu przetrwało to wszystko do naszych czasów. Ale się mogła stłuc! Albo komuś spaść na stopę, na przykład. To mogło być... A jak spadło takie całe opowiadanie? Oj. To trzeba było jechać chyba na ostry dyżur. Chyba tak. No, dobrze, że my dzisiaj korzystamy z czegoś innego, z książek. Ale nie, Rzymianie wymyślili książkę. Pozwól, że ci pokażę. Zobacz, tutaj mamy papirus, o którym ci mówiłem. Prawda? W Egipcie. Wymyślili go Egipcjanie. Tu jest kawałek taki zrobiony już właśnie z tej trzciny. A tu mamy zwój, zobacz, ładnie zwinięty. Najdłuższy zwój, nie wiem czy wiesz, liczył sobie 37 metrów. To tyle co ustawić obok siebie, na przykład, co ci podejść na przykład, nie wiem, 17 samochodów. Niezły korek by się zrobił. A tam naprawdę były narysowane samochody? Nie, tylko tak powiedziałem, żeby pokazać ci, uzmysłowić, jak długi potrafił być taki zwój. Trzeba było mieć strasznie długie ręce chyba, bo tak się go zwijało. No ale nieważne, jakoś sobie... A były tam na przykład bajki, na przykład Kici Kocia, albo Wesoły Ryjek? Nie wydaje mi się, wiesz. Ale poczekaj, wiesz co, bo jeszcze chciałem ci pokazać coś tutaj, zobacz, tu jest ostrakon, czyli kawałek zbitej wazy, bo ogólnie Grecy, którzy później przejęli to wszystko, pisali na wszystkim, na czym tylko mogli. Właśnie na papirusie. Na wszystkim, na korze od drzewa, na skórach, ale też na kawałkach zbitych naczyń. No, ciekawe czy mama skrzyczała ich za zbicie na pewno, wazy. Nie by skrzyczała. No mnie też by pewnie skrzyczała. No ale oni korzystali ze wszystkiego. A spójrz, tu na dole mamy dwie woskowe tabliczki, które są ze sobą w przeciwny sposób połączone. No, aż widzisz? Tak, widzę. Taki sposób łączenia nazywano kodeksem. Do dzisiaj ta nazwa przetrwała, bo na przykład kodeks to taki zbiór praw. Kodeks prawa karnego, kodeks prawa cywilnego i tak dalej. Ale tak naprawdę później Rzymianie ten sposób zaczęli łączyć ze sobą karty papirusu, karty pergaminu, a na końcu karty papieru. I tak powstała książka, on rzeczywiście jeszcze dodał na okładkę, i tak powstała książka, którą znamy dzisiaj. Czyli taka, zobacz, będziesz coś takiego. A mam po książek obrazkowych, zobaczcie, są takie, bez literek. Wcale nie zgubiliśmy literek, one po prostu tak wyglądają te nie książki. Ma ani jednej literki. Karta jedna. Tak jakby była tabliczka woskowa, przekładało się następnie. No lżejsze troszkę może. No zdecydowanie lżejsze, bo mamy teraz papierowe wszystko. No. No, a propos papieru, nie wiem, że, czy wiesz, że papier wymyślili Chińczycy. No, nie wiedziałem. No to teraz już wiesz, 2000 lat temu. Dawno. 2000? No. To ja już wolę te nasze abecadło. Bo ciągle się powtarza te 2000 i 2000. No 2000 lat temu, pewnie urodziny jest. Ja też wolę nasze abecadło, bo pewnie mówisz o tym, że Chińczycy do dzisiaj używają, to jest też kolejna fajna rzecz, używają pisma obrazkowego. Ale na szczęście mają też pismo sylabiczne. Znaczy, ich alfabet ogólnie liczy sobie ponoć 50 tysięcy znaków. I cały czas dodają nowe, żeby nie było. Ale na szczęście, żeby umieć pisać po chińsku, wystarczy znać tylko 2000, które są takim pismem sylabicznym. Dlatego ja też chyba wolę nasze abecadło, prawda? Tak. Nasz alfabet. Jest to znacznie prostsze. No, ale dobra. Lećmy dalej, co? Lecimy. No, zbliża się rok 1400. Zobacz. Czesiu, a czemu ty się tak... To jest Gutenberg. Czemu ty się mu tak przyglądasz? Bo ja nie wiedziałem, że Gucio ma brodę. Poza tym nigdzie tam nie ma Maji. Oni byli przyjaciółmi i zawsze byli z sobą razem. Uszatku, to nie jest Gucio, tylko nie? Gutenberg. Taki pan, który wymyślił, ten człowiek jest twórcą pierwszej przemysłowej metody druku książki. Wymyślił prasę drukarską. Myślałem, że... Myślałem, że Chińczycy ją wymyślili. Oni też, ale on wymyślił prasę w Europie. Dzięki niemu możemy szybko teraz produkować
książki drukować. To dlatego u ciebie w bibliotece jest tyle książek. Zgadza się. Ten oczywiście proces został znacznie dzisiaj jeszcze bardziej, jakby to powiedzieć... Skrócony. Dokładnie, skrócony. Kiedyś, zanim Gutenberg wymyślił w Europie swoją prasę, był sobie taki pan kopista albo skryba, który musiał przepisywać całą książkę. I często przepisanie jednej książki zajmowało mu cały rok albo i dłużej. A ja słyszałem, że pięć. No możliwe, jak była strasznie długa ta książka. A jeszcze obrazki. Jeszcze trzeba było właśnie ją porubrykować, iluminować, to się tak fachowo nazywało. No czy ogólnie pokolorować. To dopiero zajmowało. No i te książki były strasznie drogie, bo było mało materiału, na którym można było je tworzyć. Ale dzięki Chińczykom, którzy właśnie wymyślili papier, dzięki Gutenbergowi, który wymyślił prasę, znaczy wymyślił. No, bo racja, Chińczycy też wymyślili prasę znacznie wcześniej. Ale on wymyślił ją w Europie. I tam były takie literki metalowe, takie wkładało się. I na to się je się smarowało farbą. I na to się kładło kartkę pergaminu albo kartkę na przykład papieru. O, mocno się prasowało! Tak mocno się pracował i powstawał tekst. No i dzięki temu dzisiaj możemy korzystać z bibliotek. A to książki się prasuje? Tylko tak powiedziałem. No nie prasuje się. Chyba nie ma takiej potrzeby, żeby prasować książki, nie? No chyba, że się pogniecie. No, ale dzięki niemu, dzięki papierowi możecie dzisiaj korzystać z bibliotek. Książki są znacznie tańsze, znacznie bardziej dostępne. I serdecznie was zapraszamy. Dziękujemy za to, że towarzyszyliście nam w tej podróży. Dziękujemy. Do zobaczenia. Pa, pa.